super goli dziura, tak że nie jest do końca zadowolony, no i pomocimy. Bardziej wystraszony jak my boluch. Na pięknie. No i co, też szob jednak, tak? Nie, to jest borsuk. Borsuk? Tylko skąd borsuk tak wysoko? Jego tu trzeba wypuścić tylko w nocy. Tu go trzeba wypuścić? No co? Ja wiem tylko, że borsuki raz, że żyją w miastach, dwa, że są trochę, no, gdzieś tam rodzinne, mają swoje grupy. Tak, tak, i lisy i szopy, tak, i te borsuki, zresztą szopy tak samo, ale to, ale że to akurat borsuk to mnie zaskoczyło. Trzeba zobaczyć jednak, no bo on tu mógł trochę spędzić bez jedzenia. Może być, nie wiadomo kiedy tu wlazł, nie? No nikt tego nie wie. Jakby porządku tam nie robił, to on pewnie jeszcze by pochodził. Bo on finalnie na samym początku był gdzieś na dole, tak? Tylko spłoszony leciał do góry. Dziękuję. Chyba, że szukał tego. Szukał adwokata. Tylko słuchaj. Oczywiście wejść tutaj, może spadł tutaj. Tylko tu spadł, bo stąd nie ma wyjścia, bo są drzwi zamknięte, tak? Tak, dokładnie. I on próbował. Tu też są łapki, widzisz? Łapki, próbował się stąd wydostać, a wpadł z tego tutaj. No nie miał szans. Centrum. Ale w pobliżu są tory kolejowe, nasyp kolejowy. Najprawdopodobniej borsuk tam swoje nory. W poszukiwaniu pożywienia wędrował na śmietniki. Niestety padł pułapkę, jedynym wyjściem było ucieczka na czwarte piętro kamienicy. Borsuki potrafią żyć bardzo blisko człowieka, niezauważalne, bo to nocne zwierzę, dlatego nieczęsto można je zobaczyć, a żyją wśród nas. O, tutaj można zobaczyć. Tory kolejowe nasyp, no idealne miejsce dla miejskiego borsuka.